Radio Kraków. To jest historyjka taka bezprezencjonalna, no, ulokowana w rzeczywistości, która nas otacza. Ta opowieść mi przypomniała czasy studiów w Krakowie. Zostaliśmy zaproszeni do dzieci, żeby ozdobić wizytę Mikołaja. No i byłem aniołem. Starałem się mówić jak najcieniej i kiedy się odzywałem, to wszystkie dzieciaki najbardziej były przerażone, płakały i uciekały właśnie na mój widok. Jest piękne pytanie, Romka, jest tam boisko? To jest bardzo metaforyczne dla mnie, jest istotne dla tego przekazu, który tą postacią niesie to słuchowisko dla dzieci. Teofil po prostu bardzo prostym chwytem, proponując opłatki, naprowadza tego Romeczka na chyba prawidłową drogę. Fruwam, ale to sekret. Wow! A jak ma pan na imię? Teofil, anioł trzeciej kategorii. Polubiliście tych bohaterów, Adama i Ewcie? No ja myślę, że mają dużo takich cech naszych z tamtego czasu, że my raczej też byliśmy tymi urwisami, co może być zaskakujące, to Błażej był tak naprawdę straszliwszym urwisem i takim zawsze prowodyrem jakichś najbardziej niewiarygodnych, niebezpiecznych. To ty? No przecież akcji. Musiałem jako ten starszy Marysi ustępować i być zawsze tym, który ma być mądrzejszy. No skoro rodzice wychodzili i zostawaliśmy sami, no to Marynia była pieskiem Lulu. Nagrywamy to dla dzieci i chcemy, żeby posłuchały tego. Niełatwo jest trafić do takiego młodego słuchacza. Myślę, że pewne charaktery, które są im bliskie, spowodują, że się wczują trochę w całą tę sytuację. Bardzo się cieszę, że udało się w naszym studiu tu razem zebrać Jana, Błażeja i Marię Peszek. Świetna obsada, to gwarantuje nam nie tylko kapitalne słuchowisko, ale myślę, że z tego przedsięwzięcia też będzie płynęła pewna nauka. Nauka może nie tylko dla rodziców, jak mądrze kupować prezenty nie tylko na świecie. Radio Kraków.